Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co znaczą te tajemnicze dźwięki oraz poznać atrakcje, które możecie poznać w lasach województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, zapraszam na wspólną wyprawę. Wał Pomorski to wybudowany w latach 30. pas umocnień wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, wykorzystujący naturalne warunki terenu, na którym powstało na odcinku tego terenu 306 obiektów wojskowych w postaci bunkrów różnej wielkości. I jeden z nich, to, na którym się tutaj znajdujemy, to tak zwana Wisielcza Góra, która jest najbardziej imponujący i najbardziej w głąb sięgający terenu pas korytarzy i pomieszczeń, na dzień dzisiejszy w większości zasypanych, ale kilkaset metrów jest udostępnionych dla ruchu turystycznego i możecie oczywiście go zwiedzać. Czy cały rok tutaj można przychodzić? Z racji tego, że jest to utworzone ze względu na bytowanie tutaj około 1000 nietoperzy, 4 gatunków nietoperzy, został utworzony tutaj rezerwat przyrody i w związku z tym, żeby pogodzić te funkcje ochrony przyrody i ruchu turystycznego. W okresie zimowania tych nietoperzy, czyli w okresie zimy, jest to obiekt zamknięty dla ruchu turystycznego. Dostępny jest tylko latem. Już niedługo wrzesień. Zastanawiałem się, że fantastycznie byłoby odwiedzić miejsce, które się kojarzy z tym miesiącem i dlatego jesteśmy w rezerwacie wrzosowiska w Okonku. Ale panie Michale, zawsze mi się zdawało, że teren leśny to jest obfity drzewostan, a tutaj jesteśmy na otwartym polu porośniętym wrzosami. Dlaczego tak jest? Tak, znajdujemy się w centralnej części byłego poligonu. W związku z rezygnacją wojska z tych terenów powstał problem, co dalej z tymi terenami zrobić. W związku z małą wiedzą na temat tych terenów zleciliśmy opracowanie waloryzacji i w wyniku tej waloryzacji okazało się, że są to bardzo cenne przyrodnicze tereny i warto byłoby je chronić. Stąd powstała koncepcja zagospodarowania tego terenu w postaci rezerwatu. Rezerwat ten zresztą stanowi część większego obszaru chronionego Natura 2000 poligon w Okonku i obszar ten jest objęty obecnie działaniem Lasów Państwowych, które ma prowadzić do utrzymania tego rezerwatu między innymi poprzez wycinanie pojawiających się tutaj nalotów drzew i krzew. Wrzosy zbierają się do swojego pełnego rozkwitu. Jeżeli przybędziecie tutaj za kilkanaście dni, zobaczycie pełną paletę fantastycznych kolorów. Dlatego spróbujcie odwiedzić to miejsce. Rezerwat wrzosowiska w Okonku, Wielkopolska. Pan Maciej Krzysztofik, mój rozmówca, jest drugim wicemistrzem i mistrzem drużynowym szlachetnej sztuki wabienia jeleni. Panie Macieju, czy to jest pasja, czy to jest jakiś element waszej pracy? To znaczy tak, może zacznę od tego, co to jest w ogóle to wabienie jeleni. Także szlachetna sztuka wabienia jeleni jest to umiejętność wykorzystania, naśladowania głosów byków podczas rykowiska. Także wykorzystujemy to podczas polowania, kiedy chcemy zwabić jak najbliżej byka, jelenia i po prostu, jeżeli go zwabimy, możemy ocenić go, czy jest to byk selekcyjny i czy można go pozyskać.
czy to jest pasja? To jest na pewno pasja, bo jestem myśliwym od kilku lat, także bardzo mnie to zainteresowało. Bierzecie też udział w konkursach ogólnopolskim. Na czym polega klasyfikacja waszych umiejętności? Co się wyróżnia? Konkursy różnią się tym od wabienia w lesie, że po prostu na konkursach naśladujemy odgłosy byków i komisja ocenia po prostu nasze umiejętności na danych zawodach. Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że las oprócz drewna, jagód, grzybów pełni też bardzo ważną rolę w asymilacji dwutlenku węgla, czyli wbudowywanie węgla bezpośrednio w swoje struktury. Lasy młode, bardziej prężne, szybciej potrzebują więcej energii, więcej dwutlenku węgla, wbudowują go sporo więcej. Dlatego też ważne jest, aby w polskich lasach, oprócz potrzebnych oczywiście drzew starych, sędziwych, do rozwoju wielu gatunków, owadów i grzybów, obecne były drzewa młode. Stąd leśnicy stosują tak zwaną wymianę pokoleń, czyli na miejsce starych drzew sadzą drzewa młode. My rocznie sadzimy około ponad 55 milionów sztuk sadzonek nowych drzew i każdy z nas może wziąć udział w tym ważnym procesie zmniejszenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze, więc sadźmy drzewa i zazieleniajmy Polskę, bo co prawda w Polsce 1/3 powierzchni kraju jest pokryta lasami, ale lasów w Polsce i na świecie nigdy za dużo. W ciężkich trudach i męce dotarłem na wysokość 34 metrów. Widok jest tutaj rzeczywiście nieprawdopodobny, ale powodujący też, powiem szczerze, zawrót głowy. Panie Tomaszu, wieża ta nazywa się wieżą CO2. Niech pan nam coś więcej powie o tym zjawisku, na którym się znajdujemy. Jest to wieża wybudowana w 2007 roku dla potrzeb Lasów Państwowych i wspólnie wykonywanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu projektu badawczego zakładającego badanie dwutlenku węgla nad drzewostanami. Została umieszczona nad dużym kompleksem jednolitych drzewostanów sosnowych, tak żeby można było w jak najmniej zmienionych warunkach badać zachodzące tutaj zjawiska wymiany i pochłaniania dwutlenku węgla przez drzewostany. Panie profesorze, a teraz pana chciałem zapytać, czego dotyczą prowadzone tutaj badania i czego my, telewidzowie, możemy się z nich dowiedzieć? Gdybym miał powiedzieć najogólniej, to powiedziałbym, że te badania prowadzimy w kontekście globalnych zmian klimatycznych. Ten problem, jak wiemy, jest teraz bardzo na czasie. Ekstremalne zjawiska pogodowe, które niemal każdego dnia dotyczą naszego życia codziennego, powiedziałbym. Również tego lata. Również niestety tego lata. No, wymagają pewnej wiedzy naukowej, która potrafiłaby znaleźć odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zminimalizować wpływ negatywnych zmian klimatu. I ta wieża jest pierwszym takim miejscem w Polsce, gdzie prowadzi się badania wymiany dwutlenku węgla między atmosferą a drzewostanem sosnowym. No i jakie są podstawowe wnioski, do których Państwo doszliście? Czy te wnioski wymagają niestety czasu? Tego typu projekt, raz, że jest dosyć kosztowny, a dwa, jest długotrwały. My takie stuprocentowe wnioski będziemy mogli podać za mniej więcej. Okres badawczy musi wynosić około 10 lat. Jesteśmy tutaj na wieży dopiero 3 lata pełne, ale mogę powiedzieć już dzisiaj, że przez średnio w ostatnich 3 latach każdy hektar lasu, nad którym się znajdujemy, pochłonął ponad 24 tony dwutlenku węgla z atmosfery. Jeżeli do tego dodamy, że terytorium naszego kraju w 30% niemalże pokryte jest powierzchniami leśnymi, to możemy mieć pewien ogólny pogląd, ileż tego dwutlenku węgla jest pochłaniane przez drzewostany leśne. A
A jeszcze trzy słowa na temat tego sprzętu niebywałego, który się znajduje na tej wieży. No ten sprzęt fachowo nazywa się sprzętem do metody korelacyjnej. Używamy światła do badania strumieni dwutlenku węgla. Czy one się unoszą do góry, czy też schodzą do lasu. W tej chwili w Polsce są dwa, trzy miejsca, gdzie się tą technikę stosuje. Nad lasem jest to jedyne miejsce. I co brzmi trochę nieprawdopodobnie, ale proszę mi wierzyć, każdy z tych przyrządów, a jest ich tu bardzo dużo, wykonuje 20 pomiarów na sekundę. Także my każdego wieczoru, nasze komputery są pełne, zapełnione miliardami liczb, które dopiero programiści obrabiają i następnego dnia podają nam, co wczoraj zrobił las z dwutlenkiem węgla. Czy go wyemitował, czy go pochłonął. Bardzo dziękuję panom, ale ja zbiegam na dół, żeby przemyśleć to wszystko, co pan profesor powiedział, bo tutaj troszeczkę zaczyna mi się chwiać grunt pod nogami. Las dla mnie to takie miejsce, w którym chętnie bywam, w którym odpoczywam, łapię zdrowie, ponieważ tam troszkę jest inne powietrze niż w mieście. Koncentruję się nad tym, co mam do zrobienia, a więc to miejsce, w którym przebywam bardzo chętnie. Zbieram grzyby. W lesie dużo rzeczy się dzieje. Patrzę, jak sobie żyją ptaki, jak przyroda budzi się do życia, to na wiosnę, ale też jesień w lesie jest bardzo piękna. Las jest rzeczą potrzebną i najchętniej mieszkałbym w ogóle w lesie. Troszkę może bym się obawiał, że niedźwiedź do mnie w nocy zastuka w okno, ale jakby był to niedźwiedź zaprzyjaźniony, to byłoby mi bardzo miło, że do mnie wpada. Lasy Państwowe oraz Fundacja Ekologiczna Arka organizują na terenie całego kraju akcje mające na celu przybliżenie dzieciom hasła Międzynarodowego Roku Lasów – Lasy dla Ludzi, a także nauki tego, jak należy zachowywać się w lesie. Lasy dla Ludzi to hasło Międzynarodowego Roku Lasów. Rok 2011 został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. To bardzo ważna inicjatywa, bo w dobie rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, pędu, ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę na środowisko naturalne. Tym środowiskiem naturalnym jest jeszcze las, bo w lesie możemy znaleźć spokój. Oprócz tego, że las produkuje drewno, możemy pójść do lasu nazbierać grzybów, jagód. Do lasu również możemy przyjść, żeby odpocząć. Odpocząć, pokrzepić się fizycznie, ale ważną sprawą jest, żebyśmy też i w lesie próbowali znaleźć i odzyskać równowagę duchową, do czego zachęcam. Z myślą o nas wszystkich Lasy Państwowe założyły stronę www.czaswlas.pl. Znajdziecie na niej wszystkie informacje potrzebne Wam do spędzenia fantastycznego odpoczynku. Trasy turystyczne, pola biwakowe, noclegi, wspaniałe atrakcje, miejsca, które chcecie odwiedzić. Warto z niej skorzystać. Kolejny ogólnopolski konkurs szlachetnej sztuki wabienia jeleni odbędzie się w maju przyszłego roku. Mam więc trochę czasu, aby poćwiczyć tę niezwykłą umiejętność. Z Państwem się już żegnam i zachęcam. Odwiedzajcie lasy nie tylko w czasie wakacji, ale przez cały okrągły rok. Do zobaczenia. Wychodzi już któryś?